Znowu stado pelikanów. Tyle pelikanów. Tam ta rodzina tutaj odpływa. Ale wszystkie gdzieś tam są wiele. I przepływają. Tu jest piękna łódź. Tam ile ptaków? Co? Tam ile ptaków, nie? No. No różne akrobacje robią te pelikany i na bokach i... A tutaj telefon dzwoni, taki cały czas się robi. Echo. Jakby po sznurze się zanurkował. A nic nie złowi. Prawo się stara. Widocznie głodny. Niedziela. Cieplutko. Grzesiu z Bartusiem tam gdzieś walczą. To nasza grupa znajomi. To dużo ludzi. Jeszcze spłacamy. A tutaj kto mi znowu wszedł w obraz? Znowu ten Irlandczyk ze Szczecina. O, słyszysz, jak na ciebie mówię? Irlandczyk ze Szczecina.
Idą sobie panie na spacerek. Pani wracają ze spacerką, będzie noża. No i troszkę obraz zamazany. Słońce takie obce. A tu chłopcy grają w krykietę w tej chwili. Grzesiu. Cały czas. No, tego dnia sobie spędza zimę polską w Australii. Początek stycznia. Czego? Tylko tutaj uprzykrzają. Godzinę włączymy. 15 po 9, po 7. Coś zapomniałeś? No deski, ładnie. Adrian przylecie, tak? To pod słońce słabo widać, wiesz, jak się odwracamy z kamery. Może z góry ludzie pod... No tak samo, bo wszystko na tamtą stronę kamery. Ale możesz wziąć deskę i tak sobie pocieszyć po piasku, to... No ten. Będzie tam, to będzie się karabinować. To akurat. Mama idzie na deskę popływać, a może płetwy założysz? Tam Grzesiu i Bartuś grają w krykieta w wodzie. Pojazd chodzi. Widzisz? Widzę. Jaka niedobra. No, gdzie trzeba kupić nową. Babcia się uczy pływać na desce. Chmury nachodzą, zmiana idzie. Zapowiadano zresztą, że dzisiaj będzie ochłodzenie. Nie, ja już nie idę. Dobrze? Nie. Już nie pójdziesz. A czemu? No nie, tak się pytam. Dobrze, że nie sfilmowałeś, jak pływałam na desce. Bo... Następnym razem sfilmuję. Jak będzie większa fala, to będzie... I bardzo mi to szło. Atrakcyjniej będzie. Do Polski. W niedzielę wylatują, ale do południa. No nie do Polski w takim razie.
No. Wodny tak zwany. Tam są właśnie. Otwierają się. To taka zabawa. Cały dzień teraz mogą być, do wieczora. Bilety mają być. Do plecaka. Do plecaka. Wykupione na cały dzień. Tam jeszcze to skradać, nie? Wysoko, żeby... Oni na tym zjeżdżają, bo tak to jest ślisko na tym, wiesz? A tak to by tam gdzieś stanęli. Nie byłoby poślizgu bez tych mas. Tak. Cały dzień mogą jeździć. Zobaczymy, z którego by leci któryś. Nie wiemy, do którego poszli. Tu mata sama wyleciała. Jest Bartek, już zaraz Grzesiu wyleci. Jest Grzesiu, cześć. Jak długo będą? No musi, jeszcze nie wiemy, bo dopiero poszli, jest, czy teraz... Bartek jest? To zaraz Grzesiu powinien. O! Grzesiu lekki, to nim więcej. Te lepiej w tym tunelu. Tam dalej jest pasy, tam też chłopcy często chodzą się kąpać, pływać. Grzesiu i Bartek. No, czekamy, z której dziury wypłynie.
Jest Bartuś, figurowo. I Grześ. I pod górę. Ładny kawałek. Dobre takie zajęcie na ćwiczenia, na schudnięcie. Gości na Klarinwej, na festiwal wielonarodowy gościowy. Trudne słowo do urządzenia. Zobaczymy jakieś imprezy. Tam jakaś muzyka hinduska chyba. Teraz zobaczymy. Grzesio, spróbujesz? Chodźcie, nie dam źle odpaczenia. Tu odbywają się turnieje. To jest Włocze, to jest taka włoska gra. Tam widać mafiozi. To, jakby człowiek wypił więcej, to by nie odróżnił, kto jest mężczyzna, kto kobieta. Tak. Nie, to jest to nie, to nie za darmo nam dali. Ale to no, sam COVID wie. A dlaczego cię... Leszek, dlaczego nie masz widelca z sobą? Zaplątała mu się znowu ten... lin, sznurek. Zabiły cię, Bartek? To lepiej niż nie kombinujesz.
Bo to jest angielska lawenda. Po co Blinka ci dała? To jest? $2.50 for a thumbprint for this quilt to raise money for Jandamara this evening. So how about it, ladies and gentlemen? You can really contribute to this little boy's future who's really won Australia's hearts. How about it? Oh, yeah, okay. Well, I think I've actually had a rest now, so are you fresh fruit? Great. Yep. How many people do you want? Right. What? How many of it? How many come out? Two. To tam się za darmo wyginę tam, na gapę. Jedne, że siedziały na dużo pośrednictwa. Jak stają za rogą. Dobra, na pustę, to trzeba zbierać. No, tak idzie mi do tato, bo idzie i na to. Poczekaj jeszcze, jak będą wracać do przodu. Żeby było troszeczkę... Tego nawozu i... On do nosa ma przyjemne. Nie, to by chciało iść, bo przed tak jakbyśmy tam wyszło, a on aż tam szedł. No teraz do tyłu, muszą odchylić. No. Jak siedzisz, to już całe mieszkanie. A tam kurde, tak. Tak, nakręcasz na to, bo musisz stąd, bo ten sam numer. To są tak szeroko. No, bo są takie, że możesz kręcić jeszcze na odległość, że jeszcze ci ściągnę. Słucham? Rozumiesz? Nie rozumiem. W mieszkaniach to jest idealne. Datę? Datę. Blisko stoisz. Datę. A no jest data. Jest już. Grzesiek! Słucham. Pamiętasz, jak Jarek odebrał telefon, że jeśli czek, co ktoś dzwonił, gdzie sama mogę znać, mama pijana w pokoju leży. Jak to mama nie pije, przecież fajna. No. Ale dzisiaj się upiła. Że jak gówno, że to mamy takiego sąsiada, a 70 lat ma. Ja nie chcę, żeby. Kupują lody? No, nie chcę. Ja nie wiem, czy by mieli nóż, czy nie mieli nóż, czy to jest... Leszku? Który? Leszku. Ja nie wiem, co tu dalej robisz. Ja teraz potwieram.
Czy te kubki tam są? Nie ma, nie? O, na pan te! Słuchajcie, tu Wilko jest. Ona mnie prosiła, żebym... Ona chciała z nim, nie chciała tylko ze mną. Tak, nim nie chciała, tylko z tobą chciała. Już tutaj teraz kłama. Kłam sobie ten. Zapalniczkę daj mi. Dopiero zadali. A tutaj ta paletka dosyć ciężka. Może ten, tu postawimy na ulicy. Out, was that out? I don't know. Out. Beep, beep, out. Juice. Out. Juice. A to on musi na te małe czy na te całe? Out. Stop. Juice. Tak, już. Myśmy ostatnio siedzieli, zamkła się woda. Ciepło na budowie. Ja wiem, jak ci do Australijce przyjechali, tam taki burz był, nie? Wyszli z tych statków. Ale wasza ładnie ściąga ta kamera, wiesz? 10 razy. Tak, no ładnie ciągnie. A te muchy tam uważą. Tu jest właśnie tych much. Chłopcy, chodźcie jeść i pochowa z powrotem, bo nikt nie będzie tu oganiał. Widzisz mnie? Nie, a ja nie nagrywam teraz. Nie, tak patrzysz jak widać. Aha. To co dzień jest świeże, co dzień przychodzi, mam na Arletka dyskutuje, popija sobie winko. A tam w oddali dzieci grają. Leszek też gdzieś tam. I ści się w tenisa. Na sali prodowej to jest ten film. Takie niebieskie, takie stroje do operacyjne. To mamy jedno raz, takie, że na jeden raz. I oddajemy. A normalnie to... Czy widzicie, co się dzieje? Na pewno się nie domyślacie. Co się dzieje? Co Bartek złapał? O, Bartuś, pokaż tu bliżej może. To jest jaszczurka, która dziś do nas przyszła. Nazywa się Blue Tang, czyli niebieski język. Bartosz poszedł do biblioteki. No już idź, dobrze, skończymy za chwilę. Zrobiliśmy, znaczy nie my, Bartosz zrobił prowizoryczny dom. To, co mieliśmy w domu, wykorzystał i zrobił dla jaszczurki pomieszczenie. Taki gruby jest. Jest gruba. Podejrzewają, że może jest w ciąży. Oj. Widzisz, nie? Bartuś się zasłonił? Nie, teraz już widzę. Może z tej strony przyjść, teraz pokazuje ten niebieski język. Aha. O, teraz się odwróciła. Może pokażę. Widzicie? No, widzimy. No, żeby wam tylko nie uciekła. Bo no, może wyjść. Tyle zabiegów. Bartek pojechał do biblioteki, aby poczytać, co ona lubi. W ogóle nie wolno trzymać bez uprawnień takiej jaszczurki. No ale jak sama do nas przyszła, co mamy z nią zrobić?
Leszek znalazł. W garażu nas. W garażu i mnie i mamy zawołał. Szyba taka jakaś zabrudzona, ale to co mieliśmy, to jej urządziliśmy. Jak się okoci, to mama. To wezmę ze sobą parę sztuk, rozprowadzę w Polsce. No, albo do więzienia trafisz, bo nie wolno przewozić. Dzieci bardzo zadowolone, szczęśliwe. Nie, Bartuś? Już wiemy, co je, co ona jada. Jajko świeże, ślimaki, który już tam jeden gdzieś jest. Warzywa, owoce. Woda tam jest. Ma wodę. Co jeszcze jada? Warzywa i owoce też, tak? Mięso. I też mięso. To wody zawsze. Weszmit? Świeże mięso? Świeże mięso, też mięsożerne. Proszę. Zobacz, patrz, to wody co. No. Ale jak tu chodzi? Ten styropian tak hałasuje. Podoba jej się chyba, co ta nowa chatka? Bardzo podoba. Kukuk. A jaką się dyrykaj? A jaką się dyrykaj? To jest suffering. No to jest jak chcecie, chłopcy. A jak ona wygryzie ten styropian, to... To sobie pójdzie. O, ona wyjęła język na chwilę. Tak takie szybkie ruchy ma. Talerzyk. Jeszcze jedną taką zakrętkę będzie miała talerzyk do jedzenia. Można nie? Na to? A trzeba codziennie zmieniać, tak? Chłopcy już mają inne myśli. Chyba ją chcą wypuścić na wolność. Żal im. Tak? Parę dni może potrzymamy, ją wypuścimy. Tak jest. Zobaczymy, jak się tutaj zadomowi, nie? Może będzie jej pasowało. Za mały. Za mały dom ma. Ona musi w słonecznym miejscu być, bo potrzebuje dużo słońca, żeby miała dużo energii, tak? Tak. Martuś od razu książki. W kamerze te... Cykady. Mhm. Ja słyszę, ale czy kamera słyszy? Nie wiem. U nas z tym zielonym się. Tym? Tam jak się podejdzie, to nie. To je słychać przestaje. Bardzo mocno. Ona przestaje, bo się tak, bo się boi. Nie, tam dalej, pod drzewem. No, bo się wystresz, tak. Boją się. Mating call. A widziałeś już kiedy? Jak to wygląda? Ja widziałam może, ale... Czy to akurat śpiewa? Jak będziemy na nią wołać? Nie. A weterynarz, co to jest? Samiec, samica? Na wsi. Nie. Lesiuniu. Lesiuniu będzie. Czy Grzesiu? Grzesiuniu, Lesiuniu, Bartuniu. Grzesio Petlesiu. Widać, że jest pieniądze. Chyba młody. No chyba nie młody, bo... Nie. On ma ile? Maksymalnie 30 cm, także on ma gdzieś tu. O, ma 30. Jak mu się oczy błyszczą. Takie czerwone są. Przez tą szybę niezbyt wyraźnie ją widać. Nie. To może z tej strony weźmiesz trochę, nie? Tam nie jest pod słońce? Może Leszek, teraz ty trochę, tobie lepsze ujęcia wyjdą, co? No ja już, o, już teraz znowu schowałaś. Tak. No ale tu sobie trochę chodzi, tam to siedziała i nic, a tutaj tak trochę... She's just getting used to it. Can't you just... Hello? Teraz będzie spała. To co ty go tu robisz? Ja chcę ją dokładnie... Za co dom to zrobiłem? No widzisz, jaki szkodnik, ty się napracowałeś, ładny dom zrobiłeś i on popsuł. No za dużo jest. Gdzie Grzesiu? Gdzie dziecko chyba ma? Co?
wyciągnij łopatę. No co, jakiś kamyk ma blokie wyjść. No, not one spring it up. No i co? Już zakryjcie, dosyć, bo... No, tu ma dosyć powietrza. Tylko umyj ręce, Bartek, teraz porządnie. No, niech sobie śpi, odpoczywa. Dobranoc. Przecież tędy nie wyleci, co? Nie. Najładniejsza ta szyba. No, co mieliśmy, to tak, położyliśmy. Co mieliśmy, to zrobiliśmy. Ważne, dobrze, że nawet to mieliśmy, nie? Także pomału zwierzyniec. Tam papuszki. Jutro może co innego. Jutro kangur tu nam skoczy gdzieś pewnie. Zza płotu. Albo sąsiad. Sąsiada to ja nie chcę. No, albo w taką klatkę go włożę, żeby nie wyszło. A nie Emilia? Adamczykowa? Chce coś jeszcze nagrać i pokazać. Tak, chcieliśmy pokazać takie piękne kwiatki. Rosną od 2 listopada. Taki kij był po prostu włożony. Suchy kij, tak. Dostaliśmy od znajomych. Zobaczcie, jakie śliczne kwiaty. Bardzo mocno pachną, takie mają duszący zapach. W mieszkaniu to jest niemożliwe utrzymać. 3, tu będzie 4, tam 5. Tak, tam widać 5. I tu jest 6, chyba był jeszcze. Z tyłu są 2. No, mnóstwo ich. Jak na taki krzaczek, to jest ich bardzo dużo. O. A może takie położymy? Postawimy. Cieszymy się bardzo, że to nam rośnie szybko i jeszcze takie dekoracyjne. Jest jeszcze drugi, taki sam, ale troszkę słabiej rośnie. Spadł. Trochę brudne są, bo jak się podlewa, to... Ten szczególnie, bo dosięgał ziemi chyba dotyka. No. W całej okazałości kwiat. Takie dzwony długie.